Widzowie ogólnie potrzebują waszej pomocy, bo z altarem ze złą osobą. Zobaczcie, co się z nim dzieje. On chce mnie cały czas zje. Dlatego, jeśli chcecie mnie przed kimś takim uratować, zostawcie pod tym filmem subskrypcję wraz z w górę pod tym filmem. What? Czemu? To jest jakiś giant wielki. Ej, to faktycznie zadziałało. I właśnie o to chodziło w dzisiejszym odcinku, abyśmy byli największym na całej planecie. I w sumie to się udało. I wydałem na tym film dokładnie 4000 robux, to jest mega dużo. Dlatego, jak ktoś chciał się przyłożyć do tego, żeby mi się to zwróciło trochę, to zapraszam po koszulek na naszą grupę. Przypominam, że filmy są teraz codziennie o godzinie 13. Dlatego mam nadzieję, że widzimy się jutro, a ja pas będę przyczyniał, zapraszam was już do oglądania tego filmu do końca. Uwaga, nowy kozacki symulator jedzenia. Zobaczcie, mam ciasteczko wigilijne, czy jakoś tak, na przykład świąteczne, i mogę to sobie zjeść i taką sobie po prostu masę za jedzenie, czyli po prostu będę mega mięśniakiem, ale no takim trochę z jedzenia. Ale wybrałem tę grę, dlatego mi się spodobało, bo zobaczcie, co tu się dzieje. Mogę wziąć tego gościa, o, chodź tutaj i go zjeść. Ej, co jest, jak mój opozycja się liczył? O nie, proszę, został mnie, no nie, i mnie zjadł w tym momencie. Dlatego właśnie chodzi o to w tej grze, co być jak największy, bo zobaczcie, już się cały czas powiększą na to. I na ten odcinek mam przygotowane 4000 robuxów, to jest mega dużą ilością robuxów. Dlatego jakby ktoś chciał, to po takie koszulki możecie wpadać na grupę, są do nich mega fajne bonusy. Ale najpierw przydałoby się to wymienić, tą naszą całą masę na jakieś końce, i to chyba tutaj można zrobić. Ora, i 23 końce. I dopiero możemy sobie jakieś piernika ze 110 końców. Zobaczmy, tylko sobie kaska, może jakoś mało. 2500, dobra, to jest akurat mało za 50 robuxów, jak widzicie, zostanie mi jeszcze 3000. Ale możecie mi wiedzieć, że to i tak jest mega dobrze. Dobra, więc za 2000 możemy zrobić coś takiego, cyk. Co? I tylko takiego loda jakiegoś potrójnego możemy sobie kupić. Dobra, jeszcze Eat Power jest coś jak za 10. Szczerze, nie wiem jak to działa, ale skoro na to stać, to możemy sobie to dokupić, ale to było jeszcze więcej. Dobra, i to jest już ostatnie, i teraz nas nie stać. Uwaga, biorę teraz jednego gryza tego. Nie wiem, co to jest na pewno lód. Uwaga, i co jest? Powiększenie jest, zobaczcie. Popatrzcie sobie w prawy górny. Uwaga, cały czas 90, 108. I zaraz będę top 1 na całym serwerze. Dobra, uwaga, cyk. 216, dobra, jestem już cały pierwszy. I teraz proszę na to zemścić. Kościół, o, jest, zawsze się coś. Ale dobry. I myślę, że na sam początek, to co tam się mega przyda, czyli możemy sobie kupić 2 razy więcej końców, bo tak jak wam mówiłem, takim pasem serio mega drogi, zobaczcie sobie. I cyk, 800 robuxów właśnie wyleciało z mojego konta, ale na mega pozytywną rzecz, ponieważ wtedy będziemy dostać 2 razy więcej końców. Ale uwaga, nie róbcie tego, to pamiętajcie, uwaga, i nie, chyba nie mogę zjeść tej tablicy, trochę twarda jest. Kupujemy sobie coś takiego, 30 eating power, szczerze, ciekawe, kiedy odkryję, do czego to służy, ale dobra, kupiliśmy kolejne i teraz dostawaliśmy 18, i teraz dostajemy plus 40 i nam pisze jeszcze, abyśmy więcej kupili, czy to jest taki mnożnik, coś takiego. Dobra, przez przypadek sprzedałem to, dlatego uwaga, teraz pora przetestować to i kupić sobie za 1400. I wcześniej dostawaliśmy 40, a teraz uwaga, dostajemy 60, czyli to serio mega daje. Dobra, ogólnie postanowiłem, że przejdę się na drugi koniec mapy i właśnie dostałem rank-upa w tym momencie. W sumie nie wiem jeszcze, co robi rank-up, ale musimy sobie sprzedać, bo mam aż 8 milionów tej masy i za to powinno dostać około 16 tysięcy. I w tym momencie powinniśmy sobie przejść tutaj. O, co jest? Dlaczego on mnie, halo, panie duży? O nie, co jest? Dlaczego on mnie zjadł? Dobra, to musi być potworna zemsta, chodź tutaj. O nie, czemu go nie mogę zapytać, jak go zjadłem chwilę temu? A nie, ja sobie przycisk klikam? Dobra, nie wiem, co robię. A może tego mogę? Co jest? Nie mogę nikogo zjeść, popsułem się. O, mój opony jest za silny. Dobra, więc musimy sobie dokupić kolejnego Eat Powera, bo to serio coś mega daje. I teraz mamy 7 tysięcy, ale wiecie, co jest jeszcze fajne? Do 7 tysięcy to nie. Czy on chce mnie zjeść? Nie, no chce mnie zjeść, za mnie je. Ale ogólnie napisałem mu na czacie, aby mnie zostawił, bo to jest serio mega trudne. Ale za to możemy sobie kupić teraz 2 razy większą masę, czyli będziemy zarobić po 4 więcej na logikę, czy jakoś tak? I teraz jeszcze, aby było dodatkowo szybciej, kupujemy sobie fast eater, że będziemy po prostu szybko iść, pamiętaj, że już to robimy. O, dostałem rank-upa kolejnego. To teraz wydaję moje ostatnie 1600 robuxów pod rząd. O, i mamy kupione. Uwaga, bierzemy jeden gryz. Przypominam, że dostawaliśmy 60, a teraz jeden gryz. I dostajemy coś 740. Dobra, teraz zobaczcie, co tu się dzieje w prawym górnym rogu. Ile mam tej masy już? O, co, bitkę chcesz? Co jest? Ale szybko go zjadłem w ogóle. O nie, czy to jest Mikołaj, który chce mnie pobić? Dobra, w międzyczasie zbieramy 40 tysięcy masy, czyli powinniśmy dostać około 80, 95 tysięcy nawet. A więc teraz na pewno możemy sobie kupić banana i lody są i tak za drogie, ale możemy sobie tylko dokupić jeszcze cyk tutaj i to nie zamarkowane tylko 5 tysięcy, dlatego możemy to szybko dobić, na przykład jednym gryzem. Co jest, czemu on mnie, przecież jestem większy! O, no i mnie zjadł. Raz sprzedajemy to szybko i tak, żeby mnie tylko po drodze nie pożar do tego sklepu. Uff, dobra, już brał zamach, na szczęście się udało i kupujemy to ostatni raz. I teraz uwaga, wyzywam tego nubka na pojedynek, patrzcie, cyk. Jeden gryz banana, drugi cyk. Nie, myślę, że będę trochę większy. 3000 dostaję z jednego kliknięcia. I w tym momencie, uwaga, robimy cyk. O nie, dobra, chciał się ze mną bić, ale coś mi nie udało. Jemy go kolejny raz, tylko o co chodzi z tym, czy to jest minus 10, to chyba źle. Dobra, ogólnie przyszedłem jakieś zbiorowisko mega wielkich, zobaczcie, tam są sami duże osoby. I co tam niby jest? Jak już jestem królem tego, to zapraszam wszystkich na bitwę, jeśli ktoś tak nie sądzi. Chyba może ty pierwszy, to chodźcie tutaj zjem w tym momencie. I hop, pierwszy gryz, ale dobry. O nie, czemu on go zjadł pierwszy czas? Czy to znaczy, że teraz będzie kolej na mnie? Co, ty też mówisz, że jestem królem? Co z tego, że tak nie powiedzieć? Dobra, chodź, tu też się zjem. Ale
pyszne. No i został ostatni kęs. O, trochę mi cię w sumie szkoda, ale głodny jestem. O nie, przecież nie mogę na to patrzeć. Ogólnie wiecie, bo jak ja nie nagrywam, to dużo rzeczy robi. Na przykład patrzcie to, Dubku, chodź tutaj, ja jestem twoim królem. Ty? Przecież ciebie to nawet nie nają się. Ech, no niestety, to teraz powiedz mi to w twarz, co patrzcie, co się dzieje. I ty... O nie, aż nie trafił mnie, kto mam go. I o, dlatego pamiętajcie, aby nad nikim się nie wywyższać. A właśnie, a propos tego, to mam 240 milionów końców i mój jeden grysy 10 bilionów masy. Dlatego możemy sobie to sprzedać i zrobić ostatnie zakupy, albo w sumie nie, no jeszcze przedostatnie, przed Rebirthem i już przed Rebirthem, jak to działa. Musimy sobie po prostu kupić tego Eat Powera na akurat, którego nie starczyło mi troszkę kaski. Dlatego ja sobie muszę jeszcze pojeść mojego arbuzika. Dobra, miałem sobie pojeść arbuzika, ale czemu ty go niby zjadłeś, nubeczku? Wielki dara, hop, nie chciałem cię, przepraszam. Dobra, to ja jednak już nie zajmuję się ratowaniem i kopa, wychodzi mi co wiele gorzej. Ale więc ogólnie pojadłem sobie trochę i dozbierałem dosłownie, czy on chciał mnie zjeść? Dobra, nie wiem, zjem sobie go w międzyczasie, ale uzbierałem, patrzcie, 1, tak to się nazywa, 3 tryliona, a taki kosztuje 4 tryliony, dlatego do tego mi jeszcze trochę brakuje, ale na spokojnie możemy sobie kupić to tym razem i następny kosztuje 1 trylion, czyli w sumie miałem tyle uzbierany przez chwilę. I serio ta gra, jak wydało się dosyć tyle robuxów, bo wydaliśmy mega dużo robuxów, dostaje już 20 pilonów w ogóle jednym kliknięciem. To na taki rebirth uzbierać nie jest jakoś mega trudno. A tylko uwaga, ja spróbuję sobie tak dobić do chociaż 2 trylionów, coś takiego tych końców i później to sprzedamy i mnie ciekawi, jak będzie wyglądać ten rebirth, czy będzie coś się zmieniać wtedy. Ale ogólnie stwierdziłem, że nie ma sensu jeszcze robić jednak rebirtha i kupujemy jak najwięcej tego po prostu się da. Czyli akurat stać teraz na 2 eat powery nowe. I teraz spróbujmy sobie teraz to zjeść. Zobaczmy, ile dostajemy i musimy kupić aż większe jedzenie, bo dostajemy 30 bilionów za jednym kliknięciem. A tylko jak sprzedajemy te sobie i ten sposób mamy trylion i za trylion możemy sobie, jednak nic nie możemy. Dobra, i teraz możemy sobie kupić sushi. Ha, tak to nazywa się profesjonalne sushi. I teraz po prostu możemy sobie jeść sushi i zobaczymy, jak będziemy najwięksi, bo jesteśmy 42, w sumie mamy 42 biliony za jedno kliknięcie, to jest serio mega chyba dużo. Dobra, ogólnie postanowiłem, że robię w tym momencie moje ostatnie sprzedanie i przez to, że jesteśmy już na takim poziomie, czemu on chciał mnie zjeść? Dobra, nie wiem, ale w sumie jesteśmy już na takim wielkim poziomie, że zobaczcie, szczerze, ja tu nawet nie widzę tych mniejszych osób, dlatego mnie mega ciekawi, co robi Rebirth. Więc tak, jak klikamy Rebirth i tutaj coś pisze, będziemy dostawać 3 razy więcej expa i jakiś WS, nie wiem co, ale kupiłem to i czy ja teraz będę taki mały? Dobra, więc uwaga, testujemy i zaczynamy znowu od zwykłego pierniczka i mam tylko 6 masy. O nie, czy to znaczy, że skoro mam tylko 6 masy, czy będę się na ten teraz ten bully znęcać? A nie, dobra, oni jednak siebie jedzą. Ale to jest w ogóle mega smutne, że nie mogę przed pomóc, ale jest mega szybki, to nie wiem, czy ktoś mnie w ogóle dogoni stąd. O nie, święty Mikołaj na horyzoncie, trzeba go wyminąć. Dobra, udało się, znaczy, cyk, sprzedajemy to, mamy 348 końców. I jedyne, jakie to nie możemy sobie zakupić, to nie możemy, czyli możemy tylko pierniczka. Ach, a więc ja wraz z moim pierniczkiem kończymy ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i to był właśnie, w sumie wam pokazaliśmy, jak można było być największym na świecie, a później znowu wrócić do początku. Dlatego wraz z panem piernikiem, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego wideo, przypominam, że chciałem teraz codziennie o godzinie 13, bo tak mniej więcej ustaliliśmy. Ja wam mega dziękuję za oglądanie tego filmu, trzymajcie, cześć i mam nadzieję, że widzimy się już jutro, narka.